Superliga. Cały świat piłki nożnej o niej trąbi. Ja to się boję, że otworzę lodówkę, a tam będzie Florentino Perez nadawał o Superlidze. W dzisiejszym filmie pokażę Wam piłkarzy, którym nie podoba się projekt Superligi. Otwarcie o tym mówią, a przy okazji na koniec dorzucę swoje 3 grosze. Dlatego usiądźcie wygodnie i zapraszam na film. Jedziemy z tym. Zacznijmy od tego, że naprawdę szybko wytłumaczę, czym jest ta cała Superliga. 12 europejskich klubów postanowiło stworzyć sobie własną ligę. Te kluby to Arsenal, Atletico Madryt, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid i Tottenham. Założenie organizatorów jest takie, że ogółem w tej lidze będzie występować 20 drużyn. Do tych 12 gigantów, o których wspomniałem, mają wkrótce dołączyć 3 następne dobrze nam wszystkim znane kluby. Wtedy będziemy mieli 15 klubów założycieli. Pozostanie 5 miejsc, które zajmą drużyny wybrane na podstawie wyników uzyskanych w danym sezonie. Kiedy już będziemy mieli te 20 klubów, to wtedy następuje podział na 2 grupy po 10 drużyn i wjeżdża system mecz-rewanż. Z obu grup do ćwierćfinałów wyjdą 3 najlepsze drużyny, a ekipy z miejsc 4-5 zagrają w barażach. Wedle planów Superliga ma wystartować w sierpniu i trwać aż do maja. Mecze będą rozgrywane w środku tygodnia. Prezesem tych rozgrywek został mianowany Florentino Perez. No, nikogo chyba to nie dziwi. Oczywiście jak tylko oficjalnie to zostało ogłoszone, to panowie z UEFA tak się zagotowali, że zaczęli straszyć. I to wyciągnęli naprawdę mocne armaty. Kluby biorące udział w Superlidze zostaną wykluczone z europejskich pucharów, a piłkarze, którzy będą w niej występować, nie będą mogli grać w reprezentacjach narodowych. Pojawił się też pomysł, żeby wykluczyć uczestników Superligi już z tej edycji Ligi Mistrzów, czyli Real City i Chelsea robią wypad, a w ich miejsce wjeżdżają Bayern, BVB i Porto. Grubo, co? No to teraz posłuchajcie, co na to Florentino Perez. Wszystko, co robię, jest dla dobra futbolu. Superliga nie jest dla bogatych, ale jest po to, żeby ocalić piłkę nożną. Jeśli zostalibyśmy w obecnym systemie, to futbol by zniknął i do 2024 bylibyśmy już martwi. Kibice tracą zainteresowanie grą, dlatego potrzebujemy zmiany. Kibice w wieku 16-24 nie interesują się futbolem. Teraz piłka musi zaadaptować się do wymogów nowej generacji. Ha, już po pierwszym zdaniu można dostać ataku śmiechu. Wszystko, co robię, jest dla dobra futbolu. Ta, już ci uwierzyłem. Dobra, słuchajcie dalej. Wiele ważnych klubów z Hiszpanii, Włoch czy Anglii szuka rozwiązania bardzo złej sytuacji finansowej. Jedyne rozwiązanie to rozgrywanie większej ilości ważnych meczów. Zamiast grać w Lidze Mistrzów, Superliga pomoże klubom odzyskać utracone pieniądze. Umowa Superligi jest wiążąca. Nikt nie może odejść. Będziemy pracować razem. Wszystkie kluby podpisały kontrakty. Nie wycofamy się nawet, jeśli nie będziemy mogli znaleźć porozumienia z UEFA. Zrobimy co w naszej mocy, żeby wystartować jeszcze w tym roku. Superliga nie jest zamkniętą ligą, to absolutnie nie jest prawda. Kto zajmie jedno z 5 dostępnych miejsc, ten będzie mógł rywalizować z najlepszymi drużynami świata. A jak Perez reaguje na groźby UEFA? Piłkarze mają zostać wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek i drużyn narodowych? Nie przejmujcie się, to się nie wydarzy. Podobnie jak Real, Manchester City i Chelsea nie zostaną wykluczone z Ligi Mistrzów. Jestem tego pewny w 100%. To niemożliwe. Czyli Perez twierdzi, że UEFA to sobie może co najwyżej nagwizdać. I jeszcze coś takiego. Superliga wygeneruje więcej pieniędzy, będzie bardziej atrakcyjna. Manchester United kontra Barcelona będzie bardziej atrakcyjne niż Manchester kontra mniejszy klub. UEFA ma monopol, a to co my próbujemy zrobić, to ratowanie futbolu. No, w końcu panie Perez, powiedział pan jakąś prawdę. To ratowanie futbolu polega na generowaniu większej kasy, czyli to nie jest ratowanie całego futbolu. Tylko ratowanie Was, Waszych portfeli i kont bankowych. Chyba nie muszę Wam mówić, że informacja o Superlidze wywołała burzę. Co ja mówię, to nie burza, to wielkie tornado, które właśnie przechodzi przez cały świat piłki nożnej. Kibice mówią nie. I wielu piłkarzy też mówi nie. Którzy? Na przykład taki Ander Herrera z PSG wydał specjalne oświadczenie.
Zakochałem się w piłce nożnej, która jest powszechna i tworzona dla kibiców, którzy marzą o zobaczeniu swojej drużyny rywalizującej z najlepszymi. Jeśli Superliga wystartuje, to te marzenia umrą. Wyobrażenia fanów o zwycięstwach nad czołowymi klubami się skończą. Kocham piłkę nożną, więc nie mogę milczeć. Wierzę w poprawiony format Ligi Mistrzów, a nie w bogatych, kradnących najpiękniejszy sport na świecie, który stworzyli zwykli ludzie. Wszystko ładnie, tylko Hiszpan chyba zapomniał, że gra u tych bogatych z Kataru. Tak tylko przypominam. Mesut Ozil też nie ma ochoty oglądać tego sztucznego tworu bez tradycji. Dzieci dorastają marząc o wygraniu Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów, a nie jakiejś Superligi. Cała radość z wielkich meczów polega na tym, że zdarzają się tylko raz lub dwa razy w roku, a nie co tydzień. Wszystkim kibicom piłkarskim naprawdę ciężko zrozumieć, co się dzieje. Przed meczem Leeds-Liverpool piłkarze gospodarzy wystąpili w takich koszulkach. Spójrzcie. Liga Mistrzów? Zasłużcie na to. Piłka nożna jest dla kibiców. Po spotkaniu o Superlidze wypowiedzieli się m.in. James Milner oraz Patrick Bamford. Ten pierwszy powiedział: nie lubię tego i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A zawodnik Leeds dodał: nie widziałem ani jednego kibica, który cieszyłby się z tej decyzji, a przecież futbol jest dla kibiców. Polacy nie gęsi i swoich piłkarzy nie lubiących Superligi mają. Skoro jesteśmy przy Leeds, to jeden z kibiców wywołał do tablicy Mateusza Klicha. A polski pomocnik odpowiedział mu zdjęciem transparentu: stworzony przez biednych, ukradziony przez bogatych. Ale to nie tylko Klich. Bruno Fernandes, który przecież jest zawodnikiem biorącego udział w Superlidze Manchesteru United, podał dalej posta Daniela Podence z Wolverhampton i dodał: nie można kupić marzeń. Słowa Portugalczyka spodobały się Tymoteuszowi Puchaczowi, który postanowił puścić je dalej w świat. Głos zabrał również już były piłkarz Marcin Wasilewski. Wasyl króciutko wyjaśnił drużyny biorące udział w Superlidze. Były piłkarz Lisów wrzucił wyniki, jakie Leicester City osiągnęło w obecnym sezonie z tymi mocarzami. Tylko spójrzcie. Faktycznie, chyba tutaj nie ma co komentować. No to tak, kibice wściekli, niektórzy piłkarze również wściekli, a trenerzy? W 2019 roku Jurgen Klopp na temat Superligi powiedział coś takiego: mam nadzieję, że Superliga nigdy nie powstanie. Piłka nożna z obecnym formatem Ligi Mistrzów jest naprawdę wspaniałym produktem. Dla mnie Liga Mistrzów jest Superligą, w której nie musisz ciągle mierzyć się z tymi samymi klubami. Nie czuję również potrzeby, żeby Liverpool miał zagwarantowany udział w rozgrywkach. Oczywiście za wszystkim stoją pieniądze, ale kto chciałby stworzyć system, w którym Liverpool grałby z Realem Madryt przez 10 lat z rzędu? Kto chciałby to oglądać każdego roku? A obecnie, co o tym wszystkim myśli? Wciąż mam tę samą opinię o Superlidze. To trudna sytuacja. Ludzie nie są zadowoleni, a ja nie jestem w to zaangażowany. Liverpool to coś więcej niż niektóre decyzje. Moim celem zawsze było być częścią Ligi Mistrzów. Podoba mi się pomysł, że West Ham może grać w Lidze Mistrzów. Pamiętajmy, najważniejszymi częściami klubu są jego kibice oraz drużyna. Powinniśmy się upewnić, że nic temu nie stanie na przeszkodzie. Rozumiem gniew fanów związany z Superligą. Nie wiem dokładnie, dlaczego 12 klubów to zrobiło, ale to zawsze więcej meczów, więcej meczów. Chodzi o więcej pieniędzy, nic więcej. Bardzo ładnie powiedziane, panie Klopp. Trzeba mu przyznać, że ma jaja, bo otwarcie krytykuje ludzi, którzy go przecież zatrudniają, czego nie omieszkał zauważyć Gary Neville. Bądźmy szczerzy, Klopp zniszczył swoich właścicieli w krajowej telewizji. Mi spodobały się jeszcze słowa selekcjonera reprezentacji Norwegii Stale Solbakena. W ostatnich edycjach Ligi Mistrzów Juventus był eliminowany przez Lyon, Porto i Ajax. Tottenham i Arsenal nie są nawet w tym momencie wśród 20 najlepszych europejskich klubów. Z jakiej racji chcą grać w Superlidze? I jeszcze taki cytacik, który wpadł mi w łapy w ostatniej chwili. Przed Wami Pep Guardiola. Jeśli relacje między poniesionym wysiłkiem a potencjalną nagrodą nie istnieją, nie możemy już tego nazywać sportem. To już nie jest sport. Jeśli sukces jest z góry gwarantowany, to nie jest sport. Dlatego powtarzam to za każdym razem. Chcę jak największej konkurencji, jak tylko się da, zwłaszcza w Premier League. A nie sytuacji, kiedy drużyna walczy, 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 dochodzi na sam szczyt i po tym wszystkim nie może się zakwalifikować, ponieważ sukces jest już zagwarantowany dla kilku klubów. To oświadczenie odzwierciedla, co czuję.
Nie wiem, czy to się jeszcze zmieni. Ludzie powiedzą, nie, nie, 4 czy 5 drużyn będzie mogło się zakwalifikować i zagrać w tych rozgrywkach. Ale co jeśli pozostałe 15 będzie grało słaby sezon, a mimo to wciąż tam będzie? To już nie będzie sport w żadnym wypadku. To są tak dobre słowa. Pep po prostu wziął i przydzwonił prosto między oczy. Knockout. Chciałbym zobaczyć w tym momencie miny szejków z City. Na polskim Twitterze oczywiście też wrzało. Zbigniew Boniek jasno powiedział, co myśli o tej całej Superlidze. Legendarny trener z flamastrami w rękach, Jacek Gmoch, też nie zostawił suchej nitki na projekcie Pereza i spółki. Pod tweetem Wojciecha Kowalczyka podpisuje się obiema rękami. Całe szczęście Ekstraklasie chyba nic nie grozi. I bardzo dobrze, bo wtedy to już naprawdę obrzydziliby człowiekowi wszystko. I jeszcze taki tweet od Tomasza Smokowskiego. Uważam, że w tej całej dyskusji bardzo ważny. Pamiętajcie, że te misie z UEFA to nie są ci dobrzy. W tej wojnie nie ma tych dobrych. Tutaj mamy do czynienia z pazernymi milionerami z jednej i z drugiej strony. Ci z Superligi chcą się jeszcze bardziej nachapać, a tym z UEFA, którzy do tej pory kosili z tego wszystkiego mega siano, zaczęło nagle palić się w tyłkach. Ktoś chce im zabrać dużą część ich tortu i teraz zrobią wszystko, żeby ten tort uratować. A my, zwykli kibice, z szalikami, w koszulkach, tak się przyglądamy temu obrzydliwemu przeciąganiu liny. Smutne, po prostu smutne. A właśnie, jeszcze jedna sprawa. Drodzy kibice Arsenalu, Atletico, Chelsea, Barcelony, Interu, Juventusu, Liverpoolu, Manchesteru City, Manchesteru United, Realu i Tottenhamu. Jeśli macie dość i szukacie sobie nowych klubów do kibicowania, to jak coś, to Spartak Moskwa się oferuje. Możecie korzystać. Wiecie, co w tym wszystkim jest naprawdę takie, według mnie, najbardziej obrzydliwe? Izolacja. Bo nagle bogaci mówią, wy tam sobie grajcie w piłkę, a my tu zakładamy Superligę. Wrzucimy sobie złotą piłeczkę i będziemy kopać między sobą, ale będzie. Izolacja, takie izolowanie się bogatych od tych innych. Powiedzcie mi, czy w piłce nożnej, czy w ogóle piłka nożna opiera się w jakikolwiek sposób na izolacji? No nie, no bo nieważne, czy masz na nogach jakieś odarte, stare buty, czy masz na nogach, nie wiem, najlepsze korki z najwyższej półki w Ergolu, to nie o to chodzi. Każdy może grać w piłkę, bez względu na wszystko. Piłka jest dla każdego. Powiedzcie mi, ile razy jaraliśmy się w Lidze Mistrzów historiami o jakichś kopciuszkach, którzy walczyli z tymi najbogatszymi, największymi i czasami ucierali im nosa. Przecież to jest właśnie piękno piłki, a nie oglądanie tych najbogatszych, jak kopią między sobą. I faktycznie, wielka rzecz, bo wpuszczą tam 5 jakichś innych klubów, no i faktycznie. To jest, wiecie co, to jest to, co mówił Jurgen Klopp, że kto by chciał oglądać co roku mecze Liverpoolu z Realem Madryt, albo tam, nie wiem, mecze Liverpoolu z, kto tam jest, z Barceloną, albo z Juventusem, albo z Interem. No ludzie, no, przecież to jest w ogóle, dla mnie to jest, szczerze, to mnie mega obrzydza. Mega mnie w ogóle te pieniądze, ten wyścig o hajs, o to wszystko, żeby mieć jak najwięcej. To jest obrzydliwe. To strasznie mnie jako człowieka, jako kibica zraża do współczesnej, mainstreamowej piłki. Jest mi naprawdę robi mi się niedobrze, kiedy o tym słyszę. I o tym, że dwie frakcje gości w garniturach, takich fajnych misiów, walczą między sobą o to, kto chapnie więcej. To nie jest naprawdę, to nie jest fajne. To jest smutne. Smutne, co oni robią z piłką nożną. Piłką nożną, którą kochamy my, piłką nożną, którą kochają nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Płakać się chcę, słuchajcie, naprawdę. To, co się dzieje. Dlatego powiem krótko. Panowie w garniturach, wsadźcie sobie tą swoją Superligę głęboko w dupę. Tak. To jest ode mnie. Najlepiej weźcie sobie jeszcze cały hajs z całego świata i sobie go zjedźcie, nażryjcie się nim. Chociaż dla was to i tak pewnie by było za mało, bo wy chcecie coraz więcej i więcej i więcej. Powiem wam tak, jak ja założę ligę, która będzie super, to wy, dziady, na pewno w niej nie zagracie. A nie wiem, odezwę się do chłopaków z Izolatora, Bogu chwała, z Wymakracza Długosiodło, z Wkrypo Miechówek, z Gryfa Kamień Pomorski i stworzymy taką ligę, to dopiero będzie. Słuchajcie,
myślę, że to jest moment, w którym muszę zakończyć ten film. Jestem pewien, że na tym kanale pojawi się jeszcze nie jeden film o Superlidze. Jeszcze nie raz się po niej przejadę. A na dzisiaj trzymajcie się, żegnam się i do zobaczyska.